co w sytuacji, gdy mamy dwie zmienne i musimy sobie je zamienić miejscami? To jest bardzo częste pytanie na rozmowach kwalifikacyjnych dla juniorów. Takie proste rozwiązanie to jest sobie zrobić taką tymczasową zmienną, do której przypiszemy sobie na przykład A, potem do A przypiszemy B, no i do B przypiszemy temp, no bo w nim jest zatrzymana ta wartość A, która tu już została napisana. No i generalnie to jest rozwiązanie, które działa i pewnie by to zaliczyli. Ale jest dużo ładniejsze, dużo sprytniejsze rozwiązanie tego, gdy mamy te dwie zmienne, możemy sobie skorzystać z destrukturyzacji tablic. I teraz tak, najpierw sobie weźmiemy te zmienne, czyli A i B, bo do nich będziemy przypisywać i zauważ, że nie dodajemy tu już leta z przodu, bo są już zadeklarowane, prawda? No a po drugiej stronie dajemy je w drugiej kolejności. Czyli mówimy sobie, że mamy tutaj taką tablicę, w której jest B i A, do niej przypisujemy, a następnie do zmiennej A przypisujemy B i do zmiennej B przypisujemy A. Proste, sprytne i myślę, że zrobi wrażenie na rekruterze.